wyjątkowego, ponieważ robię taki gest dla pana Franciszka. To była rocznica śmierci pięciu braci męczenników. Rok 2003 i minęło 1000 lat od śmierci patriarchów Kamedułów. Ustalono, że powstanie album fotograficzny. I mi zaproponowano właśnie, czy podjąłbym się wykonania fotografii do tegoż albumu. W związku z tym ja się nie zastanawiałem długo. Tak powiedziałem. Co się stało, że do ciebie trafiono akurat? Nie wiem. To już jest, wiesz. Okay. Ja to miejsce znałem, wiesz, od małego bajtla. Bieniszew, Kawnice i Licheń, to wiesz, rodzice nas ciągnęli na odpust, to nawet tam jest takie miejsce, nie wiem czy jest na... O, to jest miejsce, to jest kapitularz w ich jakby mniemaniu, jako miejsce. Na ścianach są dantejskie sceny, z piekła między innymi ten. I potocznie ludzie, którzy przychodzili tam do klasztoru, nazwali to piekłem. I straszyli małe dzieci, że jak nie będziesz niegrzeczny, to tam cię do piekła zabierzemy i zamkniemy. Fascynacja tym miejscem trochę polega też na tym, że jest to proste, takie minimalistyczne życie, ale jednocześnie pełne. Udało ci się znaleźć na pewno przynajmniej te zdjęcia, bo one nie są przecież tylko takim obiektywnym przekazem, tylko są jakąś taką wersją twojego Bieniszewa. Ja znalazłem takie wyciszenie wewnętrzne. Tak jak wspomniałem, to wiesz, to było pierwsza moja obecność, to było po śmierci syna. Jak przeżywa się śmierć własnego dziecka, to możesz zadać 2000 pytań, na żadne nie masz odpowiedzi. I to mi pozwoliło tak po prostu wyciszyć się i przełamać się, wejść do tego życia normalnego. Nie? W jakiś sposób to oddać. Oddać temu, który zabrał, wiesz, no po prostu. No.